Hej, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Spyro Reignited Trilogy na PlayStation 4. Tak, jak zwróciliście uwagę, zapewne zmieniła się trochę kamera, mianowicie jest trochę bliżej i inaczej, także mam nadzieję, że będzie mnie trochę lepiej widać. Także, nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, potestujemy trochę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dodatkowo też nagrywam w ciągu dnia, co jest dla mnie dosyć dziwną rzeczą, bo z reguły nagrywam w nocy, ale akurat tak się dzisiaj złożyło. Także moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie dalej kontynuować poziomy w Spyro. Przyznam wam się szczerze, że tak. Trochę rzeczy mamy jeszcze do zrobienia, tylko nie pamiętam. Czekajcie, Mroczny Labirynt, Wyśniony Zamek mamy zrobione, czyli tak, tutaj ten poziom jest jak najbardziej obcykany. Dobra, wiecie co, wejdźmy tutaj, bo znając życie i znając mnie, to zaraz coś spierdzielę i będzie tyle w temacie. Dobra, i teraz tak, tu jest chyba poziom, prawda? To jest Wyśniony Zamek. W Wyśnionym Zamku byliśmy, więc to nie jest ten poziom tutaj, do którego ja chcę się udać. Dobra. Oho, oho, oho. Czekajcie, alo. Nara, dobra. Okej, okay, tutaj nam się udało. I czy tu był jakiś poziom? Chyba był jeden z ukrytych. I to był tam na górze chyba, prawda? Tak, Mroźny Szlak. Tylko nie pamiętam. No Jezu, teraz co mi się tutaj wypisać do mnie teraz? Dobra, jedziemy, słuchajcie, na Mroźny Szlak. I słuchajcie, ja wam standardowo przypominam, żebyście, jeżeli wam się film podoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, włączcie dzwonek, żeby nie przegapić żadnych filmów. I standardowo dziękuję wszystkim moim wspierającym kanał. Pełna lista osób oczywiście na końcu, także wielkie, wielkie dzięki. Dobra, ja szybko, słuchajcie, zerknę, kto tu do mnie napisał. Dobra, potem sprawdzimy. Aha, czyli to jest czasóweczka. Czy na Mroźnym Szlaku coś mamy do zrobienia? Nie. To dobrze. To dobrze, że nie. Dobra. Kurczę, nie pamiętam tego poziomu zbytnio. Ale mam nadzieję, że się obrobimy ze wszystkim ładnie. Czekajcie, tu jest jeszcze jakiś koleś. Jest tu jeszcze ktoś? Tu jest jeszcze jeden. Dobra, w pierwszej kolejności, słuchajcie, to standardowo będzie taki poziom, w którym troszeczkę się rozejrzymy i zobaczymy, co ewentualnie tu będzie, bo to wiecie, jak ze mną bywa. Bywa różnie. Tu są chyba latarnie, prawda? Do zapalenia, której oczywiście nie trafiłem. I są skrzynki. OMG. No dobra. Będzie to pewnie troszkę trudne do zrobienia, ale myślę, że damy radę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, i tu jeszcze. Cyk. Kurde, trochę zrobiłem źle. O! Okej, okay, utopiłem się. Ponownie jedziemy. Dobra, czyli domyślam się, że słuchajcie, już teraz zaczynają mi się te poziomy, które będą mi troszeczkę komplikować. Nie trafiłem. Komplikować i utrudniać życie. Ale myślę, że źle nie będzie. Dobra, to zapaliliśmy. Teraz tak, zostały nam dwie. Czyli to będzie na pewno ta tutaj. I teraz może pokuśmy się o skrzynki. Pod warunkiem, że oczywiście we wszystkie trafię. Cyk. 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 Nie, 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 Spyro, nie schodzimy. I widzicie, i tu jest niestety ta opcja, że w momencie, w którym uderzam w cokolwiek, Spyro mi się zatrzymuje, co mi się średnio podoba. Ale dobra, daliśmy radę. Dobra, to teraz pod prąd. Bo teraz musimy nie dość, że zniszczyć wszystkie te, to jeszcze wszystkich tych, którzy latają. I niestety tu się mogę obawiać o jedną bardzo ważną, istotną kwestię, że może nam niestety nie sta... Ej, powiem wam, że nie wiem, co tutaj się właśnie wydarzyło, ale zrobimy to jeszcze raz. I wiecie co? Widzę, że tutaj się znacznie trudniej steruje niż w poprzednich. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale zdecydowanie widać, że
jest delikatnie, bo delikatnie trudniej. No dobra, kombinujemy jeszcze raz. Ja wiecie co, zastanawiam się bardzo, czy czasem nie zostawić sobie może jednak tych kurde na koniec. Bo tak na dobrą sprawę najwięcej czasu to my i tak zużyjemy tutaj, czyli na tych pociągach i tych latających typkach. Dobra, tu jest jeden. Tu jest drugi, jedzie jakiś pociąg. Dobra, na szczęście nie jedzie. Dobra, mamy go. Mamy go, to teraz tak. Skrzynki mamy wszystkie z pociągów. Dobra, spróbujmy teraz ogarnąć tych, co latają. Dobra, jeszcze dwóch. I tu jest tych dwóch. Słuchajcie, z duże prawdopodobieństwo, że zdążymy. Tylko, że nie trafiam nich. Spyro, nawet mi się nie waż. 10 sekund. Nie zdążę. Nie ma takiej... No halo, możesz mi... Aj, dupa Jasia, no. Nie zdążymy. Chociaż... 3 sekundy. 3. Jak to jest trochę za mało czasu, wiecie? Chociaż... Nie, 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 nie zatrzymuj mi się, Spyro! No! Dawaj, dawaj. Wierzę, że zdążysz, ale nie zdążymy, bo tu już mamy 3. To podpalę i nie zdążę nawrócić. Chyba, że... Dwie latarnie, nie wierzę. Słuchajcie, tak mało nam brakowało. I powiem wam, że chyba jednak najlepszym rozwiązaniem, najlepszą metodą będzie tutaj pod prąd i ogarnięcie tego. Tylko musimy dobrze ich ogarnąć, bo jeżeli dobrze ich ogarniemy, że wiecie, wszystkich ich wysadzimy szybko dosyć, to tutaj nie powinno mi to sprawić problemów później. Dobra. Tu jest ich 3, bardzo dobrze, mamy wszystko. I tutaj są jeszcze 2, dobra. Słuchajcie, w miarę okej, ich wszystkich załatwiliśmy. Teraz najważniejsze jest to, żeby tu ich wszystkich dobrze zjarać. Mamy to. Powiem wam szczerze, że to mamy, bo patrzcie, poprzednio mieliśmy tutaj 10 sekund w tym konkretnym miejscu chyba, niecałe, i tu już mieliśmy odliczanie, a na razie idzie nam dobrze, więc myślę, że tym razem nam chyba zatrybi. W każdym razie mam nadzieję, że trzymacie kciuki. Patrzcie, jak nam dobrze idzie. Very well. Czekajcie, teraz jeszcze idzie tak. Tutaj nie. Spyro, możesz do góry? Kurde, smoku. No nie rób mi tego! Ja pierdzielę, to jest żart. Sterowanie. Dobra, spróbujmy pierw zrobić to. Może jednak zrobimy to od dupy strony i się uda. No i już nie trafiłem. Wiecie co wam powiem? Wydawało mi się, że to latanie tutaj i sterowanie jest lepsze niż w tym, ale widzę jedną... Widzę jeden maluteńki mankamencik tego niestety, że w sytuacji, w której my uderzymy w cokolwiek, Spyro się zatrzymuje. W przypadku poprzednich części Spyro, czyli tej niezremasterowanej, akurat to nie było dużym problemem, bo jakby postać Spyro nam się obijała o wszystko, ale nie zatrzymywała się nigdy. A tutaj jest troszeczkę inaczej to zrobione i ona się niestety zatrzymuje. Co uwierzcie mi bądź nie, powoduje niestety to, że w niektórych momentach po prostu się... Wiecie, nie trafia. Dodatkowo mam też odwrócone sterowanie, czyli góra, góra, góra to dół, a dół to góra. Ale to nie powinno być problemu. Dobra, myślę, że teraz chyba damy radę. Nie trafiłem. Ale teraz chyba trafimy. Dobra, teraz to już... Nie wiem, co miałoby się stać, żebyśmy nie zdążyli tego zrobić. Także się udało, to najważniejsze. Lataj niczym orzeł. Wychodzę stąd. 10 minut, słuchajcie, nam to zajęło niestety. Także zajęło nam to troszkę dużo czasu.
ale się nic nie spinamy, damy radę. Mam nadzieję oczywiście, że damy radę. Mam nadzieję. Nie wiem, słuchajcie, tak na dobrą sprawę, ile nam jeszcze poziomów zostało tutaj do zrobienia. Ale myślę, że jesteśmy chyba na dobrej drodze. Dobra, tutaj nie wejdziemy. Ja się cały czas zastanawiam, gdzie jest to ukryte pomieszczenie, ale to... Kurde, nie blokować mnie. No, teraz się mniejsi zrobiliście, cwaniaczki. Dobra, słuchajcie, nie będziemy się z nimi w ogóle bić, bo to nie ma sensu. Cały czas... Zastanawiam nad tym, kurde, ukrytym. Nie wierzę, nie, Spyro, why you do this? Zatrzymaliśmy się, słuchajcie, na krawędzi, niestety. Zatrzymaliśmy się na krawędzi, co się niestety nie udało. Dobra, ale na szczęście mamy spawna tutaj, więc to nie jest aż tak duży problem. Zastanawiam się nad tym ukrytym pomieszczeniem, ale... Dobra. Nawiedzone wieże. W nawiedzonych wieżach chyba coś było, prawda? Nawiedzone wieże. Spal niebieski kapelusz czarodzieja. Czyli faktycznie tu coś jest. Tak się jeszcze rozglądam, czy tu nie ma gdzieś nic tego ukrytego pomieszczenia tak pokazanego. Ale widzę, że nie ma. Dobra, to lecimy. Nie za bardzo też wiem, o który konkretnie kapelusz chodzi, także mam nadzieję, że się przekonamy. A już się, słuchajcie, wiecie co, też nie mogę doczekać sytuacji, w której powtarzamy sobie niektóre poziomy i porobimy wszystkie trofki, żeby wyplatynować jedynkę. Ja od razu mówię, że na pewno jak tylko jedynkę przejdziemy, to najprawdopodobniej live się od razu pojawi i pewnie nie będę też czekać, jakby to powiedzieć, na publikację filmów, tylko w wolnej chwili po prostu, jak będę miał, to po prostu sobie to wyplatynujemy na jakimś live'iku. A ja się będę zabierać od razu za dwójkę, bo będziemy wszystko po kolei, słuchajcie, robić. Dobra, co? O, ja już to pamiętam, chyba. Czy to jest ten niebieski kapelusz? No bo jednak nie był. Ała! Ja mam cię uderzyć? Oj nie! Dobra, pamiętam. Tutaj, słuchajcie, mieliśmy te wróżki. Kurde. Ej, nie jest łatwo. Nie mam Sparksa! Dobra, jest wróżka i to ona na pewno da nam buziaka, dzięki czemu będziemy mieli lepszy, mocniejszy ogień. Więc teraz możemy ich spokojnie spalić. Dobra, spalony. Okej. Teraz tak, tutaj mamy to. Dobra, ja na wszelki wypadek może ją jeszcze wezmę. Daj mi jeszcze raz buzi. Okej. Dobra. I teraz tak, mamy jakby dwie drogi. A, to nam się odpala od razu. Aha, i po tej stronie są panowie. Dobra, czyli też będziemy jeszcze potrzebować. I wiecie co, ja chyba sobie teraz przypomniałem, że tu będzie ten taki moment, gdzie będzie trzeba tak dziwnie skakać. Dobra. Udało nam się, słuchajcie, tutaj wszystkich dziabnąć i widzę, że mamy też dwa dla Sparksa, więc też jest fajnie. No dobra. Ale co teraz? Tu jest skrzynka, której normalnie nie otworzę. Mamy pierwszego Drake'a. Kosoko. Hej, Spyro. Pocałunek wróżki ma magiczną moc. Sprawdź, jak może wzmocnić twój ognisty oddech. No, o tym miałem możliwość się przekonać. Kurde, dostałem.
Dobra, do widzenia panu. Okej. To nam nic nie da. Ja na razie może tutaj nie będę wchodzić, bo nie ma sensu. Dobra, tam nic nie ma. Dobra, tu mamy fajerwerki. Po drugiej stronie też nic nie ma. Wiecie, wolę sprawdzić, bo nie pamiętam. Dobra, dawaj buziaka. I jeszcze to szybko spalmy, żeby było, bo tutaj też sporo diamencików wpada. I będziemy musieli się znowu do niej chyba wrócić. Albo i nie. Dobra, pytanie, czy wszystko zdobyliśmy? Nie, tu jest jeszcze diament. I tam jeszcze zostawiłem, patrzcie. Dobrze mi się wydaje? Oczywiście, że tak, zobaczcie, ile tu zostawiliśmy, parę diamentów. Czyli też się zbytnio pośpieszyłem. Tylko że tu nie mieliśmy Sparksa, więc to akurat jest wybaczalne. Dobra, są znowu grzyby. Proszę najeść się ładnie, Sparksiku. Weźmy ładny złoty. No spalenie tego kapelusza mi totalnie nic nie daje, więc to chyba raczej nie jest ten czarodziej, tak mi się wydaje. Dobra, tam nie chcemy na razie iść. I tak, dobrze mi się wydawało, że tu będą te sprinty. Tylko wiecie co? Plus jest taki, że tutaj sterowanie już jest nieco inne niż w tym pierwszym Spyro, więc teoretycznie nie powinno być jakichś tam gigantycznych problemów. Okej, dobra. Myśmy tu wjechali. Dobra, tu mamy Drake'a. Lutalo. Uwaga, uwaga! Nadciąga Spyro! Cierpliwości, Zuchu. Wkrótce będziesz miał szansę zmierzyć się z najważniejszym przeciwnikiem. Gnieznośnym Gnorkiem. Gnieznośnym Gnorkiem. Prawie jak Norek. Hello, my friend. I need kiss for you. From you. Thank you. Dobra, wait. Dobra, udało nam się tą skrzyneczkę dziabnąć. Ale zobaczcie, nie widzę tutaj za bardzo czarodzieja. Więc nie wiem też, o który kapelusz chodzi. Dobra, ale teraz tak. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj też był ukryty pokój. Tylko że to trzeba było dobrze trafić. Dobra, ale zanim. Tu nie przejdę. Chociaż tam jest wróżka. Kurde! Nie przypominam sobie, żeby ci z bombami tak aż bardzo, wiecie, tutaj napierdzielali. Okazuje się, że są, więc dobra, jeszcze raz mi daj buziaka. I teraz jestem ciekaw, czy to czasem, wiecie co? No tu mamy jeszcze czarodzieja. Nie, to nie jest ten kapelusz. Na pewno to nie jest ten kapelusz. Dobra, ale tutaj mamy drogę do domu, której oczywiście jeszcze nie idziemy do domu. Bo jeszcze nie wszystko zdobyliśmy. Został nam jeden smok i o, tu jest jeszcze ten dziadok. Dobra, dawaj buziaka jeszcze raz. Gimme buzi. Dobra, do widzenia. I teraz tak. Tu będzie teraz, słuchajcie, maniana mała. Bo naprawdę, tu się rozpędzić, to nie wiem, czy potrafiam wszędzie. Natomiast deal jest taki, nie wierzę, no i dupa. W
każdym razie, tutaj moi drodzy, trzeba wejść i trzeba to zrobić właśnie z rozpędu. I ja nie pamiętam, jak ja to dokładnie robiłem, ale wydaje mi się chyba, że to trzeba się po prostu dobrze wybić. Co niestety, jak sami zauważyliście, mi niestety w większości wypadków trochę komplikuje życie. Aha, to jest nierozbite, czyli muszę to rozbić jeszcze raz. No dobra. Czekajcie, wystarczy taki mały rozpęd? Tak, wystarczy, dobra. Kurde. Ale wiecie, co wam powiem? Widać ewidentnie, że sterowanie jest troszeczkę lepsze, więc to już jest, wiecie, tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby się przedostać ładnie. Swoją drogą widzę, że można też na strzałkach grać. Nie wiem czasem, czy na strzałkach nie byłoby troszeczkę prościej. Oj, nie jest prościej. Nie wierzę! Jak? Spyro, why you do this? Oh, god damn it! Nie mam pytań. Nie mam pytań, po prostu. Słuchajcie, mamy sporo żyć, więc tutaj, wiecie, nie ma żadnego problemu. Ale doskoczenie tam jest trudne. Patrzcie, no nie mogę tu dolecieć. Nie czaję. Nie wiem za bardzo, jak się wybić, bo staram się wybić, wiecie, na maksa, jak tylko mogę. Chyba, że muszę się... Może się muszę z krawędzi wybić? Bo pamiętacie, w poprzednim poziomie, w którym też mieliśmy takie wyskoki, tam była rampa, więc było troszeczkę prościej teoretycznie. Natomiast tutaj nie wiem, czy ja mam się wybić już z tej wyskoczni? Chociaż chyba tak. Dobra, teraz dolecę. No jak nie dole... Dobra, dolecieliśmy. Jeja. Udało się. To najważniejsze, że się udało. Dobra, tu mamy skrzynkę, której nie rozbiję. Dobra. Mamy ostatniego smoka, Capano. Co? Capano? Capano. Jesteś prawdziwym mistrzem turbonapędu. Brawo! Thank you very much. Thank you very much. Dobra, i teraz tak. To nie było zamierzone. Dobra, tu możemy zejść na dół, ale my tego jeszcze nie chcemy. Zastanawiam się cały czas, gdzie jest ten czarodziejek. Trzeba to jak najszybciej zrobić, kurde. No i dupcia, nie wychodzi spalenie mu. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi za bardzo z tym, wiecie, ze spaleniem tego kapelusza. A ja mam teraz unlimited? Przepraszam bardzo. Chyba mamy unlimited. Dobra. Jeszcze gdzieś pominąłem diaksy. Tylko gdzie? Okej. Dobra, czekajcie. Czy Sparks nam powie gdzie? Gdzieś w tamtą stronę. Tutaj właśnie. I tu możliwe, że są wszystkie. Wszystkie? Nie, jeszcze gdzieś zostawiłem. Na początku? Sparks, are you kidding me? No dobra. Skoro mamy taką możliwość, to możemy, ale... Bardziej mnie niepokoi rzecz z tym... No nie wierzę. Bardziej niepokoi mnie motyw z tym kapeluszem. Dlaczego nie zadziałało to, żebym mu go spalił? Że to jakieś konkretne i gdzieś coś muszę zrobić? No nie wiem. Czekajcie, czy ja stąd dolecę? Myślę, że tak. Dobra, ewidentnie gdzieś tutaj na początku musiałem zostawić diamenciki.
tak. Gdzieś tu. Nie mówcie mi, że na samym... Bo tu jest jeszcze koleżka. I teraz mamy wszystkie. Pięknie. Natomiast domyślam się, zobaczcie. Mamy poziom nawiedzone wieże i teraz zobaczcie. Nawiedzone wieże. Spal niebieski kapelusz czarodzieja. Niebieski kapelusz czarodzieja. Dobra, tylko pytanie za 1500 punktów. Gdzie jest niebieski kapelusz czarodzieja? Dlatego, że ja czarodziejów nie widzę, próbowałem im te kapelusze spalić nieraz. Co jest dosyć dziwne, bo przecież próbowałem je palić. A nie wyszło. Także pytanie za 1500 punktów, gdzie ten kapelusz jest, ale myślę, że to sobie ogarniemy na live'ach, bo wiecie, nie chcę też za bardzo przedłużać, a wiem, że czasami robię to po prostu aż zbytnio. Widzę ten kapelusz, tam jest! Jest tam na górze, ale jak ja mam się tam dostać? On jest tam na górze. Tam leży, widziałem go. Tylko, że wiecie co? Nie za bardzo wiem, jak się tam przedostać, ale jest tam na pewno, patrzcie, nawet wam go pokażę, widzicie? A czekajcie, a jak zrobię tak? No nie, to tak nie zadziała. Ale tam jest ewidentnie na górze. Tylko nie wiem, jak się do niego dostać. O, wiecie co, teraz stąd będzie lepiej widać, widzicie? Tam leży. Ale stąd... Stąd nie ma opcji, żeby go... Chyba, że... Ja już wiem chyba. Kurde, uderzyłem! Czekajcie, ja to muszę zrobić. Muszę to zrobić. Wiem. Za długo. Jeszcze boss przed nami, ale... Muszę to ogarnąć, bo wiem, jak to zrobić. Tylko musimy zawrócić. Kurde, spadnę! No ja pierdzielę! Niestety nie mam zielonego pojęcia, jak się zawraca tym dziadostwem. Ale na pewno musimy to zrobić tam, tylko że... Ja inaczej stąd tam nie doskoczę. Dobra, nieważne. Pomyślimy na live'ach. Jakby to tutaj wykminić. Bo wiecie, na początku myślałem, żeby może wrócić i spróbować stąd wyskoczyć, ale to mi nic nie da, chyba że... Brawo ja. Nie pytajcie się mnie, błagam was. Bo ja wiecznie muszę znaleźć sobie drogę, która będzie najbardziej niekorzystna dla mnie i najwięcej czasu mi zabierze, a okaże się, że to będzie banalnie proste. Prawda? Prawda. Hello, it's me. Dobra, najważniejsze, że mamy to zrobione, więc aż takiej tragedii nie ma, więc teraz możemy sobie stąd po prostu wyjść już naprawdę na luzie. Na szczęście możemy ich wszystkich ładnie spalać. Więc to też nie będzie takim problemem i widzę też, że uda nam się chyba życie jakieś dodatkowe pozdobywać. Oj, dostałem jeszcze trofeum złom. To też, słuchajcie, całkiem przypadkowo nam wpadło. Dowiem się coś więcej na temat tej trofki, czy tak chyba... O, działa. Pokonaj wszystkich ołowianych żołnierzyków. Okej, no i świetnie, no i się udało, więc jedziemy dalej. Słuchajcie, widzę, że mamy już 30 minut, ale nie będę was zostawiać tutaj bez ubicia bossa, halo. Więc na pewno jeszcze zrobimy sobie ten jeden poziom, bo to jest chyba ten ostatni poziom teraz. Właśnie z bossem, tylko że żeby się do bossa dostać, to ja i tak muszę wrócić tędy. Natomiast zastanawiam się cały czas, gdzie jest ukryty pokój tutaj w tym konkretnym poziomie, bo... Spojrzałem go tak dosyć dokładnie, sprawdziliśmy i okazuje się, że ja tu nic nie widzę, albo jestem po prostu prześlepy, co też może mieć skutek. Chyba, że od tej strony tutaj jest jakiś ukryty. Kurde, są... Gdzie? Wiecie co, tam może coś być ewentualnie ukrytego. Chociaż nie wiem. Wolę nie próbować. Dobra, siedziba Jackesa. Bo tu jest...
Nie, no nie wygląda to, żeby to był ukryty pokój. No nie wiem, w każdym razie, on na pewno tutaj gdzieś jest, ale my skupiamy się teraz na bossie, więc ubijemy sobie bossika i będziemy mieli kolejny świat zrobiony. Zaraz też zobaczymy, ile mam konkretnie procent, bo jestem w sumie ciekaw. Natomiast domyślam się, że chyba następny świat będzie ostatnim światem, bo zaczynając dzisiejszą... Dobrze mi się wydaje? Czekajcie, chyba jak zaczynaliśmy, mieliśmy 75 albo 79%, coś koło tego, ale zaraz zerkniemy. Postęp w grze 85% mamy. Czy ja mam was... Aha, was się uderza, ciebie się pali. Dobra, czaję. O nein. Dobra, to jest świat tkaczy... Doskonale. Dobra. Dobra, w pierwszej kolejności to ja myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie tutaj po prostu wszystko zebrać. Ile tu jest? Jeden smok, a dwa smoki, 500 diamentów? Wow, dużo. Czekajcie, bo tu jeszcze widzę żółtego. Zgubiliśmy, ale widzę, że go tak nie wezmę. Koleś. Dobra, mamy ten żółty. W ogóle mam wrażenie też, że oni jakoś wolniej chodzą, bo... A, tak nie? Nie wejdę tak? Czekajcie. A nie, wejdę. Okej. Tu jest jeszcze jakaś mama Gavia. Bo nie wziąłem diamenta, nie? No właśnie. Dobra. Tu jest na klucz. No halo. No, halo. Dobra. Tu jest życie. Tutaj jest dwóch koleżków i nie za bardzo pamiętam, o co z nimi chodziło, ale zaraz się dowiemy. Tylko chciałbym te skrzynki dziabnąć. Dobra, jest. Dobra, tam wiem, że nie przelecimy na pewno. Dzień dobry. I jest klucz. Teraz tak. Nie widzę nic. Dobra, dolecimy na spokojnie. Do widzenia panom. Dobra, i teraz tak. Stąd chyba wejdziemy tu. To jest początek. Czekajcie, tu jest jeszcze diament. Tutaj dwa nawet są. Dzień dobry. Dobra, nie wejdę tu. Oj, tak w ogóle nie wejdę. Ej. Dobra, to tak musimy zrobić. I teraz zobaczcie, tu jest to do góry, ale to trzeba było chyba jakoś pomniejszyć, prawda? Czy ja się tam przedostanę na drugą stronę? Nie wydaje mi się. To nie jest tak, że to ten jest tym głównym. A no właśnie. Czyli dobrze mi się wydawało, że to tamten. Dobra, i patrzcie, i teraz będziemy mogli dolecieć do Drake'a. Świetnie. O to mi chodziło. I tutaj też dalej jest przejście, ale tutaj akurat Drake'a użyjemy.
unika. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. Do usług. Trzymaj się. Proszę cię bardzo, i mamy jeden smog dopiero. Jak? Jakim? Okej. Dobra, już się bałem, że wiecie, co spadnę i okaże się, że jest dupa, ale przeżyliśmy. Dobra. Jeszcze raz. No, widzicie? I to jest właśnie to, o czym mówię. To mi się trochę strasznie nie podoba, bo nie przypominam sobie naprawdę, żeby w pierwszej, w tej oryginalnej odsłonie Spyro było to, że w momencie uderzenia w jakikolwiek punkt ja po prostu obrywam, a tu się Spyro niestety zatrzymuje. Dobra, tutaj trzeba to na szybciora robić, widzę. Dokładnie wszystko pozbierać. Nie wierzę. Nie wierzę, że nie dolatuje. Bardzo w to nie wierzę. Aż jest to dla mnie takie, wiecie, kurde, co jest, nie? Dziwne, bardzo dziwne, no ale dobra, no wiecie, pamiętajcie, że to jest remaster też, więc tutaj też zachowania gry są troszeczkę inne niż w oryginale. Wydaje mi się, że w oryginale na pewno było nieco łatwiej. Natomiast tutaj niestety nie zawsze da się dolecieć, co jest, no cóż, no skoro tak, to tak. No dobra, teraz spróbowaliśmy maksymalnie od góry, no i teraz się udało, czyli trzeba pamiętać, że trzeba też maksymalnie, jakby wiecie, maksymalnie wszystko ogarnąć po prostu. Dobra, mamy 273 diamenty, to jest bardzo mało. Dobra, teraz tak, ja mam, rozumiem, że dolecieć tak po prostu omijając to. Dobra, więc słuchajcie, tutaj udało nam się zdobyć wszystko po tej stronie, więc jest okej. Tylko teraz nie dolecę tu przecież, a nie dolecę, dobra. Nie panikujmy niepotrzebnie. Dobra, to tą stronę mamy zrobioną. Także to jest na plus. Jeszcze się rozejrzyjmy, czy tu nic nie ma, ale widzę, że nie. Dobra, i tutaj mamy skrzyneczkę właśnie z kluczykiem. Dobra, wszystko zebrane, wszystko zebrane. Jeszcze odpalimy Sparksa na chwilę. Dobra, Sparks mi pokazuje, że już tylko tutaj chyba zostały nam jakieś skarby dla nas. Dobra, i jest Drake. Revilo. Jakieś wskazówki przed bitwą? Wskazówki? Mądry smok powiedział mi kiedyś, mierz wysoko, ale uważaj na latające pudła. Że co? Że co? Dobra, no na razie uważamy na latające pudła. Zastanawiam się, gdzie jest reszta diamentów, bo dobra, pokonane i zdobyliśmy punkt umiejętności, bo udało nam się ogarnąć bossa, ale trochę diamentów nam jeszcze brakuje. Aha, chyba, że są na górze. Są. Dwa. To jest to? Tak, mamy 500 na 500. Dobra, moi drodzy, to słuchajcie, nie będę przedłużać, bo ten odcinek 40 minut wyszedł. Także, moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Udało nam się ukończyć kolejny świat, więc w następnym odcinku tepamy się już najprawdopodobniej do tego ostatniego. Tak mi się wydaje, bo mamy chyba około prawie 90%, tak mi się wydaje. Więc cóż, ja wam za dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, że wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji. No i co, słyszymy się w następnych odcinkach, także ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.